O zlewni i niekompletnej dokumentacji i obawach mieszkańców mówiliśmy wielokrotnie. Władze gminy zapewniły, że zlewnia jest nowoczesna i wszystko jest zgodne z prawem. Stacja zlewna będzie hermetyczna, nie będzie zagrażała środowisku. Zresztą odpowiednie mamy stosowne pozwolenie na budowę. Wszystkie dokumenty są wydane w majestacie prawa. Wójt nie pozwoliłby sobie na działanie nie w majestacie prawa, także wszystko jest prawidłowo. Niespełna tydzień po uruchomieniu zlewni mieszkańcom ulicy Brzozowej oraz pobliskich ulic w Gościcinie dał się odczuć potworny smród. Fetor wydobywał się ze studzienek kanalizacyjnych, do których podłączono kolektor ściekowy odprowadzający ścieki ze zlewni. Pracownicy gminy w celu uniknięcia smrodu zaapiankowali pokrywy od studzienek kanalizacyjnych. Najwięcej kontrowersji budzi brak raportu oddziaływania na środowisko. Tematem zajęła się wejherowska prokuratura, która wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązku przez wójta gminy Wejherowo. Postępowanie przygotowawcze zostało wszczęte przez prokuraturę rejonową w Wejherowie. Dotyczy ono przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez wójta gminy Wejherowo w zakresie uzyskania, konieczności uzyskania opinii dotyczącej oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu zlewni ścieków płynnych w Gościcinie. Usytuowanie nowej zlewni ścieków w Gościcinie wywołuje protesty i wątpliwości przede wszystkim ze względu jej sąsiedztwa koło stacji poboru i uzdatniania wody pitnej dla mieszkańców Gościcina, Bolszewa, Orla i Wejherowa.